dobry. Z życiem jest jak z fortepianem. Składa się z wielu części. Fortepian z klawiszy, z klawiatury, z bębenków, ze strun. A życie z wydarzeń, z sytuacji, z osób, które w nim uczestniczą. Ale kiedy popatrzymy na dźwięk, który wydaje jeden klawisz i zestawimy go z jednym obok, to rzadko do siebie pasują. Kiedy poukładamy je w odpowiedniej kolejności w nutach, grając utwór, to będziemy mieli jedną piękną, spójną całość. Tak samo jest z sytuacjami w życiu. W momencie, kiedy z perspektywy czasu patrzymy na wszystko, co się działo wstecz w naszym życiu, poukładamy to i wszystko będzie miało sens. Dlatego z fortepianem jest jak z życiem. I z życiem jak z fortepianem. Wątpliwości, zahamowania i krytyka. To są rzeczy, które każdy z nas ma i które uczestniczą w jego życiu. Niestety, kiedy krytyka jest niekonstruktywna, to nic z niej nie będziemy wynosić. W życiu ważna jest organizacja czasu. Bardzo wpływa na to, w jaki sposób będziemy sobie radzić z danymi wydarzeniami. Kiedy byłam w podstawówce, na 6 rano moi rodzice wozili mnie na trening pływacki. Potem do szkoły, a potem do szkoły muzycznej. Wyrabiałam w sobie bardzo powoli nawyk, żeby szanować czas i żeby wszystko potrafić spiąć w trakcie jednego dnia. Dalej się tego uczę. Ale przynajmniej szanuję czas i staram się być jak najbardziej zorganizowana. W trakcie takiego momentu, kiedy masz ileś rzeczy naraz i na przykład załóżmy, że jesteśmy w szkole, czy pójdziemy na imprezę, czy coś, na czym bardzo nam zależy, będzie priorytetem. Na tym polega postawienie sobie priorytetów w życiu. Kiedy byłam w drugiej liceum, wróciłam do szkoły, że tak powiem, miesiąc za późno. Zaczęłam dopiero w październiku, dlatego że wracałam z jednego z rejsu. I wtedy dowiedziałam się, że najprawdopodobniej pojadę na 3-miesięczną wyprawę na Antarktydę, ale pod jednym warunkiem. Jeżeli w ciągu 1,5 miesiąca zdam cały semestr szkoły. Ciężką pracą, nieprzespanymi nocami, udało mi się to. Mimo, że byłam za to krytykowana bardzo. Przecież teraz szkoła jest twoim priorytetem. Powinnaś się na tym skupić, niedługo będzie klasa maturalna. Ale to tak nie działa, jeżeli czegoś z całego serca chcemy. W trakcie tej wyprawy było niebezpiecznie. Były cudowne zwierzęta. Kiedybyśmy wpłynęli w kawałek lodu, którego byśmy nie zauważyli z dużą prędkością, moglibyśmy zatopić jacht. Nagle znaleźliśmy się w zupełnie innym wszechświecie, na który była nałożona biała magia. I co z tego człowiek wynosi? Ogromnie dużo lekcji na życie. Kiedy wracaliśmy z tej wyprawy, był jeden taki moment, który wyjątkowo zapada w pamięć. Wracaliśmy płynąc przez cieśninę Drake'a. To jest jeden z najbardziej niebezpiecznych akwenów na świecie do żeglowania. Ja przechodziłam już ją 5 raz. Ale po raz pierwszy naprawdę zobaczyłam jej surowość. Przez 24 godziny mieliśmy sztorm. Sztorm, który był powyżej skali Beauforta. A kiedy wpływaliśmy na szczyt fali, zaczynaliśmy spadać, dosłownie. Potem uderzaliśmy o dno fali i tylko widzieliśmy za sobą słup wody
i przed sobą kolejny słup wody, na który musieliśmy wpłynąć. A wszystko działo się w 45-stopniowym przechyle, czyli po pół. Chodziliśmy po ścianie i po podłodze. Ale jeden moment uderzył mnie najbardziej. Kiedy w pewnym momencie całą załogą w 10 osób staliśmy na przestrzeni 3 metrów kwadratowych i nie odzywaliśmy się do siebie. Mieliśmy sztormiaki na sobie i byliśmy przygotowani, jeżeli coś by się stało. Ale nikt tego nie powiedział głośno. Mi osobiście przeleciało całe życie przed oczami. To, co już zrobiłam, to, co przeżyłam, ale też to, co na mnie czeka. Kto na mnie czeka? Co jeszcze mogę zrobić? Trudno się z tym zmierzyć, kiedy ma się 17 lat. W takich momentach wsparcie jest bardzo duże. Ja miałam z tyłu głowy, że na mnie rodzina czeka. I po powrocie do Polski wróciłam do życia licealistki. Nagle miałam dylematy związane z testami, nauką. A nagle przychodził dylemat, jakie zdjęcia wybrać na wystawę z wyprawy. Gdyby nie moja rodzina, moi znajomi, którzy mnie wspierali, byłoby ciężko. Ale bardzo ważnym aspektem, o którym trzeba pamiętać, jest wiara w samego siebie. Wyobraźmy sobie świat bez marzeń. Okropny. A teraz wyobraźmy sobie świat, w którym marzenia nie umierają ze względu na strach i krytykę. Zupełnie inna rzeczywistość. Nieważne, co mówią inni. Jeżeli nie jest to konstruktywna opinia. W momencie, kiedy ktoś nas nie zna i wypowie się na ten temat, róbmy swoje. Bo to my musimy sobie sami zaufać. Jeżeli sami w siebie nie uwierzymy, nie będziemy siebie wspierać, nie zaufamy, to będziemy dalej krążyć we mgle niepewności i strachu. Nie osiągniemy wtedy tego. Kiedy przeprowadzaliśmy jacht z Francji do Polski, stał się taki jeden wypadek. Miałam zmiażdżoną rękę. I rekonstrukcja palca lewej ręki zajęła nam jeden dzień w porcie. Ale jednak wróciłam na jacht. Kiedy dopłynęliśmy do kanałów, aż przestał mnie aż tak bardzo boleć. Więc w gipsie, z ręką w gipsie, usiadłam za sterem i popłynęłam. W tej historii chodzi o to, że niezależnie od przeciwności losu, które będą wam się natrafiać w życiu, a będzie ich dużo, tak samo jak ludzi, którzy będą was krytykować na każdym kroku, to nie poddawajcie się. Pamiętajcie o tym, że macie wartość. Musicie sobie zaufać. Ze względu na to, że jeżeli przychodzi słaby moment, moment słabości, to o tym zapominamy. A wtedy jest bardzo ciężko. Po powrocie z Antarktydy wróciłam na drugi semestr drugiej liceum. I to był ostatni moment, w którym mogłam przystąpić do konkursu światowego z wiedzy, z nauki o terenach polarnych północy. Stwierdziłam, co mi tam. Zapiszę się na to. No i tak, siedząc po nocach, zaczęłam przechodzić z etapu do etapu. Skończyłam projekt i doszłam do finału. Organizacja czasu jest bardzo ważna, ale też umiar. Bez określenia, na ile możecie sobie pozwolić, na ile wysiłku intelektualnego i fizycznego, nie będziecie
stanie później, w przyszłym dorosłym życiu, wiedzieć, na ile możecie sobie pozwolić. Bo będziecie wiedzieć, jeżeli to przerobicie, będziecie wiedzieć, jaki jest wasz limit, żeby się nie rozchorować i żeby nie zatracić samego siebie. Więc puenta tego wszystkiego jest taka, żeby odnaleźć siebie, przetestować wszystko, co można, iść do przodu i nie słuchać krytyki innych. Ja jako 16-latka po raz pierwszy opłynęłam przylądę Korn i wiele osób mnie za to krytykowało, że nie skupiałam się tylko na szkole. Tak samo jak później z tą wyprawą na Antarktydę, z innymi tak samo. A jednak zdałam maturę bez żadnego problemu. I 2 dni po maturze wypłynęłam w rejs dookoła świata. A potem, kiedy wróciłam z rejsu dookoła świata, poszłam na studia. Więc nie przeżywajmy życia, tylko żyjmy. Przewróćmy stronę, rozpocznijmy nowy rozdział, zacznijmy kolejną część utworu. Po prostu żyjmy. Dziękuję. Thank you.